Halo, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym gospodarzowym vlogu. W tym, kurde, powiem wam, że już na tak samym wstępie to więcej gospodarzowych vlogów w tym roku niż zdziałki, także no jest dobrze, ale lecimy dzisiaj na fajną akcję. Kukurydza 2022 jest rozpoczęta, jest 14 października przed 18, także za niedługo widzimy się na polu. No i dobra, akcja kukurydza trwa. Mamy już 18.29. O, jest zestaw odwożący jeden, jest drugi, rezerwowy. Kukurydza sypie. Powyżej dyszki jest przekroczone. Przed chwilą Błażej tutaj ważył. Sprawdzał wilgotność, ma powyżej 40, także za chwilę będą zjeżdżać pewno, ale tak naprawdę fajnie sypie. Kawałeczek już pół pola jest zrobione, skoszone, także fajnie tutaj idzie robociku. Patrzcie, kto tu jest. No, wy tego nie widzicie dobrze, ale jest właśnie Massey Ferguson 8130S. No i jest tutaj w kukurydzy New Holland CX8070. Także no już wieczór jest praktycznie, 18.35. Także tak to fajnie wygląda. Nie wiem, czy to uchwycę dobrze w jakości, ale o, zobaczcie, jakie fajne niebo. I tam w tyle, no pełno, można powiedzieć, świateł akcji. Także tak to fajnie wygląda. Tak. No i tak, tam już jeszcze koszą. Ja już lecę do domu, nie wiem, czy będzie coś widać. Niby mam jakieś światło, niby działa wszystko tego. O, działa niby, ale słabo widać na tym, ale dobra, mniejsza. Ważne, że z tyłu mam. Tak, zaraz powiecie, że nie mam kamizelki od Blaskowie, a jest potrzebna. Nie, nie mam i chuj. Także tyle. Ale wracam do domu. Na spokojnie tutaj lecę sobie. Kukurydza sypie, tak jak już mówiłem, w granicach 10 ton. Jest przekroczone 10 ton, dokładnie nie wiadomo ile. Tutaj nic nie wiem, ale może mi mówił, że coś przekroczone jest te 10 ton. Także jest naprawdę fajnie, jak na tą suszę. Kukurydza jest w uprawie bezorkowej. Tam jest po kukurydzy. Tak, tam jest po kukurydzy. W zeszłym roku była kukurydza tam. Tam też był vlog. Czekajcie, niech mnie tu miną. Kukurydza jest tam w uprawie bezorkowej. W zeszłym roku była kukurydza i łubin. Wszystko było zrobione, znaczy po kukurydzy było zmulczowane na jesień. Wtedy było dwa razy przejechane talerzówką. Na wiosnę były dawane oczywiście nawozy. Poszła głębsza uprawa, no czyli już ta uprawa bezorkowa. No i siew. Siew był chyba ostatnie dni kwietnia, takie cieplutkie były, fajnie wszystko tego i po prostu no i siew. No i kukurydza, no jak wiecie, w tym roku pięknie to wyglądało wszystko tego, ale niestety gdzieś tam jakieś te kawałki suszy dawały też siebie znaki, także no niestety mówi się trudno w tym roku. No generalnie u wszystkich susza tam dała się we znaki, ale mimo to jest to, można powiedzieć, drugi rok, gdzie te zboże ładnie spały, a mamy, no i tak to wygląda. Wiem, że trochę nawiązuję już do podsumowania. Podsumowanie jest, będzie we vlogu jeszcze jednym. Zresztą myślę, że jeszcze kilka gospodarzowych vlogów się ukaże. Także no tak to fajnie wygląda. No jak widzicie, jazda rowerem po cienku jest słaba. Muszę tutaj tak uważać, bo
no niestety może coś się stać. A po prostu tego bym nie chciał. Tego bym nie chciał. Także no tak to fajnie wygląda. Ja już jestem blisko domu, także na spokojnie. Ja wam dziękuję za tego vloga. My się słyszymy już w poniedziałek na vlogu ode mnie. Mam nadzieję, że jutro uda się poorać. Już na zimę będziemy orać na zimę. Tata dzisiaj tam kończył troszeczkę, znaczy bronował tam, bo wysiał wapno. Także no tak to fajnie wygląda. Ja już jestem w Przychłowie. I do mojego domku mam niecałe 300 km. 300 km, ja pierdolę. 300 metrów. Także no, tak to fajnie wygląda. No. I troszeczkę tak po nocy i tego, ale w tym roku wszystkie vlogi praktycznie gospodarzowe są po nocy. Tam pamiętam, jak żniwa rzepakowe u po toalety też były po cienku. Coś tam nagrałem, ale nagrałem, także coś żeby było, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Mam nadzieję, że jeszcze jeden vlog z kukurydzy się ukaże i będzie fajnie. Także no, zobaczymy na innym kawałku, jak będą kosić, jak to sypie, co i jak. Także może coś za dnia uda się nagrać. Także trzymajcie się, cześć.